Prezes, a wszystko samemu trzeba robić. Taki tu prezes, kurde. No. Znowu brudny stół i weź tu rób. Ej. Cześć! Witam Cię na kanale Cięte Newsy i zapraszam na gorące wiadomości z branży stolarskiej, meblarskiej i drzewnej. Zaczynamy! Chemicy stworzyli hybrydowe drewno, które łączy naturalną celulozę z tak zwanymi sieciami metaloorganicznymi. Materiał pochłania CO2 z otoczenia i tym sposobem twardnieje. Naukowcy najpierw usuwają z naturalnego drewna dwa główne składniki. Mowa o ligninie oraz hemicelulozie. Może ono dzięki temu pochłaniać duże ilości dwutlenku węgla. W następnych etapach chcemy opisać proces pochłaniania CO2 oraz opracować analizę ekonomiczną, aby zrozumieć skalowalność i potencjał komercyjny materiału, mówi profesor Rahman z Rice University. Pomysł ciekawy i na pewno z ogromnym potencjałem dla środowiska. Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Producentów Mebli, Jan Szynaka, wystosował list do premiera, w którym wyraził zaniepokojenie inicjatywami Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej w zakresie gospodarki leśnej. Jest on zdania, że zagrażają one bytowi i funkcjonowaniu polskiej branży meblarskiej. Z dużym niepokojem przyjmujemy do wiadomości, iż poza strategią leśną Unii Europejskiej 2030, która w sposób znaczący może negatywnie wpłynąć na pozyskanie surowca drzewnego w polskich lasach. Parlament Europejski rozważa także wprowadzenie rozwiązań mających na celu centralne zarządzanie lasami w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Cóż, jestem bardzo ciekawy, co Morawiecki zrobi w tej sprawie. Czy w ogóle coś zrobi? Zrobi coś, czy nie zrobi? Oto jest pytanie. Któż może odpowiedzieć na to? O tym, jak to zrobić, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk, członek Rady Naukowej Instytutu Ochrony Przyrody PAN. Trzeba sobie uświadomić fakt, iż lasy rosną coraz szybciej, więc siłą rzeczy zwiększa się masa wycinanych drzew. Niemcy obliczyli, że przez ostatnie 100 lat w przypadku niektórych gatunków tempo przyrostu wzrosło nawet o 40%. Druga sprawa. Większość z tego, co się obecnie wycina w lasach, nie oznacza całkowitego wyrębu jakiegoś kawałka dojrzałego drzewostanu, tylko tak zwane cięcia pielęgnacyjne. Polegają one na stopniowym przerzedzaniu drzewostanu. Wycina się na przykład co trzecie drzewo, żeby pozostałe miały więcej miejsca i mogły szybciej rosnąć. Dziś w takim systemie ścina się około połowy drzew. To nie jest pierwsze, to jest trzecie. Palo Santo to drzewo pochodzące z Ameryki Południowej. Produkuje intensywnie pachnącą żywicę. Drzewo Palo Santo podczas palenia wydziela piękny, uspokajający zapach. Od tysięcy lat drewno, żywica i olejek z tego drzewa były wykorzystywane do celów leczniczych, głównie jako sposób na ulgę w bólu i łagodzenie stresu. Jestem jak bambus, pusty w środku. Jeśli kiedykolwiek uczestniczyliście w zajęciach jogi, prawdopodobnie znacie zapach Palo Santo. Nie bez powodu towarzyszy on ćwiczeniom i medytacji. Związek zawarty w żywicy tego drzewa odpowiedzialny za efekt odprężenia to limonen. Myślę, że warto przetestować i przekonać się do produktów na bazie drzewa Palo Santo. Na przykład jak wkurzycie szef albo teściowo. Nie pal tyle Palo Santo. Podstawą czyszczenia drewnianej podłogi jest woda, ale nie każda woda jest dobra. Woda z kranu może zawierać duże ilości wapnia, co powoduje osadzenie się kamienia na powierzchni drewna. Dlatego lepiej użyć wody destylowanej lub przygotowanej. Po drugie, detergent nie może zawierać szkodliwych substancji chemicznych, które mogą uszkodzić drewno. Zaleca się używanie tych ekologicznych ze wskazaniem do użycia na powierzchnie drewniane. A czym nie czyścić drewnianej podłogi? Należy unikać stosowania wybielaczy, amoniaku, octu, olejów silnikowych, środków do mycia naczyń, a także zmywaczy do farb i lakierów. Masz czasami takie wrażenie, jakby twoje meble były z kartonu? Meble z litego drewna. Stawiam na to.
A na koniec, zanim pokażemy Wam suchego jak tarcica mema, zapraszam na naszego Spotify, gdzie będziemy publikować newsy i wiadomości ze świata drewna w formacie podcastu. Cześć! Koniec. O! Mądrze gość gada.